wszystkich Państwa posłuchanie. A Pana poproszę o powtarzanie za mną treści oświadczenia, gdzie Pan musi złożyć teraz stronę Pani Młody, Pani Młody, Pana Młodego. Świadomy praw i obowiązków. Świadomy praw i obowiązków. Wynikających z założenia rodziny. Wynikających z założenia rodziny. Uroczyście oświadczam. Uroczyście oświadczam. Że wstępuję w związek małżeński. Że wstępuję w związek małżeński. Anną Zofią. Anną Zofią. I przyrzekam. I przyrzekam. Że uczynię wszystko. Że uczynię wszystko. Aby nasze małżeństwo. Aby nasze małżeństwo. Było zgodne. Było zgodne. Szczęśliwe. Szczęśliwe. I trwała. I trwała. Dziękuję bardzo. Teraz Panią poproszę o powtarzanie za mną treści oświadczenia. Świadoma praw i obowiązków. Świadoma praw i obowiązków. Wynikających z założenia rodziny. Wynikających z założenia rodziny. Uroczyście oświadczam. Uroczyście oświadczam. Że wstępuję w związek małżeński. Że wstępuję w związek małżeński. Grzegorzem Ryszardem. Grzegorzem Ryszardem. I przyrzekam. I przyrzekam. Że uczynię wszystko. Że uczynię wszystko. Aby nasze małżeństwo. Aby nasze małżeństwo. Było zgodne. Było zgodne. Szczęśliwe. Szczęśliwe. I trwałe. I trwałe. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wobec zgodnych oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, złożonych przede mną kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego i w obecności świadków, mam przyjemność ogłosić, że małżeństwo pomiędzy Panią Anną Zofią i Panem Grzegorzem Ryszardem zostało. Zapraszam Was z niepewności. To powiem, zostało zawarte.